Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a razem ze mną w studiu pan dr Krzysztof Księżopolski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jak ocenia pan wczorajszą aktualizację polityki energetycznej Polski do 2040 roku, którą przedstawiło Ministerstwo Klimatu? No, to jest problem, który mamy od lat, jeżeli chodzi o formułowanie dokumentów o charakterze strategicznym, długoterminowym, co wynika akurat tej polityce energetycznej z bardzo dużego poziomu zapętlenia i skomplikowanego obszaru, jakim jest energetyka, która jest powiązana z różnymi elementami, również kwestiami społecznymi. Natomiast bardzo dobrze, że taki dokument zostaje przedstawiony. Będzie on przedmiotem myślę, dyskusji. Natomiast należy pamiętać, że tego typu dokumenty o charakterze długoterminowym jednak oparczone są pewnym błędem. Dlaczego? No, dlatego, że nie wiemy, ile będzie kosztowała na przykład ropa naftowa za rok, za dwa, za trzy, a jeżeli ktoś wie, no to będzie bardzo bogatym człowiekiem, czego mu życzę. Natomiast kierunek został, że tak powiem, wyznaczony, podkreślony mocniej. No to też się wpisuje w te procesy, które zachodzą w Unii Europejskiej i możliwości dokonania tej transformacji energetycznej przy dużym wsparciu unijnym, bo to jest rzeczywiście też problem o charakterze społecznym i o tym musimy bardzo mocno pamiętać, w szczególności w Polsce. No, patrząc na szczegóły, no dobrze, że tutaj mamy kwestie podniesienia kwestii różnych technologii. No, oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dlatego że musimy pamiętać o tym, że ten rynek się bardzo mocno zmienia. Tak? On jest niezwykle dynamiczny. Ilość składanych patentów dotyczących właśnie gospodarki niskoemisyjnej jest niezwykle duża. Tak? Także firmy są w takim wyścigu poszukiwań pewnych rozwiązań i być może na koniec dnia okaże się, że ten dokument wyznaczający pewien kierunek zostanie, że tak powiem, szybciej zrealizowany. Tak? Czyli ta neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna będzie szybciej zrealizowana. Ja generalnie należę do tych ludzi, którzy wyznają ten ekopozytywizm, tak? Czyli że technologia rozwiąże pewne problemy, oczywiście wygeneruje nowe, tak? Jak choćby w przypadku samochodów elektrycznych, prawda, kwestie metali ziem rzadkich, prawda? No, oczywiście tak, ale to już będą innego rodzaju problemy. A propos technologii, czy jak ocenia pan możliwości realizacji programu PEP 2040 w zakresie redukcji węgla w miksie oraz budowy energetyki jądrowej, biorąc pod uwagę ostatnie lata, ostatnie osiągnięcia rządu na tym polu? No, cofnijmy się do 1989 roku i zastanówmy się, czy ta polityka energetyczna nasza Polska była realizowana dobrze przez kolejne rządy, czy była pamięć instytucjonalna, czy była determinacja. No i tutaj odpowiedź jest niestety negatywna, tak? Czyli my czasami mocno naciskaliśmy na to, żeby pewne zmiany wprowadzać, a potem nastąpiło pewne odpuszczenie, tak? Czyli zbyt małą uwagę, moim zdaniem, przywiązywaliśmy do kwestii energetycznych. To się zaczęło zmieniać, tak? Takim elementem zmiany to była kwestia dywersyfikacji gazu, tak? Czyli wreszcie stwierdziliśmy, że musimy budować, prawda, terminal LNG, infrastrukturę, prawda, interkonektory i tak dalej, i tak dalej. No, i jak gdyby to był taki element, który jest dla nas bardzo istotny, dlatego że dzięki właśnie paliwu przejściowemu, jakim jest gaz, no możemy próbować dokonywać tej transformacji. Natomiast w tym momencie to są dwa elementy, mianowicie ekonomia, czyli jeżeli ceny uprawnień do emisji będą wzrastać, będą wysokie bardzo, no to wtedy rzeczywiście mamy duży problem, jeżeli chodzi o presję ceny energii elektrycznej, a w związku z tym zachodzi pytanie o konkurencyjność polskiej gospodarki jako całości. I drugi element niezwykle istotny, mianowicie wiarygodność władzy politycznej, czy będzie w stanie wynegocjować ze stroną społeczną pewne zmiany. Tak? I tutaj mamy, moim zdaniem, taką sytuację, iż ta presja cenowa
i świadomość tego, że to jest rzeczywiście problem i za chwilę może się okazać, że tak jak napisałem chyba ze 3 lata temu, energetyczny rozwój Polski, że po prostu no, polskie firmy nie będą w stanie zaspokajać potrzeb energetycznych i ta konkurencja zewnętrzna zaleje nas po prostu tanią energią, tak? I to będzie z wielką szkodą. Więc ta świadomość jest i jednocześnie no, stabilna większość powoduje i wybory za 3 lata, że jest ten czas, aby rzeczywiście tym tematem się bardzo zająć, ale to jest zagadnienie, które wymaga rzeczywiście no, najwyższego tutaj poziomu zaangażowania zarówno ośrodka premiera, prawda, ale również prezydenta i uważam, że powinno być to również elementem szerokiej dyskusji politycznej i pewnego konsensusu politycznego, bo bez tego będzie bardzo trudno realizować dalej tą politykę, bo to jest polityka wieloletnia, tak? Także wydaje mi się, że już doszliśmy do takiego momentu, że przestajemy rozmawiać, tylko zaczynamy działać. Również bardzo istotnym elementem tutaj są przedsiębiorstwa, które zobaczyły, że ale tak się nie da, tak? Że jednak te trendy globalne i regionalne są na tyle silne, że już nie jesteśmy w stanie na zasadzie politycznego oddziaływania to ostrze polityki klimatycznej unijnej go osłabiać, tego ostrza. Tak? W związku z tym no, trzeba wziąć się ostro do roboty. No i to też jest realizowane, tak? No, chociażby farmy wiatrowe, prawda, na morzu. Chociaż ja uważam, że to powinno być szybciej, tak? Że tutaj nie ma czasu, nie trzeba czekać, tylko po prostu łapać tą okazję, żeby nie powtórzyła się sytuacja, którą mieliśmy, jeżeli chodzi o gaz łupkowy, prawda? Zmieniły się uwarunkowania zewnętrzne w postaci spadku ceny gazu i ropy naftowej. No i program, że tak powiem, łupkowy tego, żebyśmy byli drugim Kuwejtem, już pomijając inne kwestie, prawda, geologiczne, odszedł w niepamięć, tak? No ale to była rzeczywiście no, przykład dużej indolencji władzy publicznej, dlatego, że no, koncesjami zajmowały się 3 osoby na przykład, tam i tam różne kwestie tego typu były podniesione. Również, no, żeby wyrobić sobie pogląd na temat w ogóle polityki energetycznej, jak to wygląda, no ja zachęcam do przeczytania odtajnionego przez ministra Naimskiego raportu dotyczącego zakupu gazu, no, gazu od Rosjan. No, to pokazuje, w jaki sposób ta polityka była prowadzona lub nie prowadzona, tak? Jak nie brano pod uwagę innych okoliczności, a takim głównym elementem była tylko i wyłącznie, prawda, cena. A jak ocenia Pan aspiracje Orlenu, przedstawione dzisiaj na forum w Karpaczu, dotyczące neutralności klimatycznej tej spółki oraz planowanego takiego zielonego zwrotu, jaki polski koncern naftowy ma zamiar wykonać? No ja myślę, że Orlen nie ma innego wyjścia. Także to jest konsekwencja właściwego odczytania ryzyk związanych z funkcjonowaniem tej firmy i podjęciem dynamicznych działań zmierzających do tego, aby ta firma generowała zyski i być może była takim naszym koniem napędowym do działań w regionie i w całej Europie. Tak? My nie powinniśmy się bać konkurowania z najsilniejszymi. Naprawdę, kadra menedżerska, potencjał finansowy jest na tyle duży, iż powinniśmy tego typu wyzwania podejmować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moim gościem był pan dr Krzysztof Księżopolski ze Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawialiśmy o transformacji energetycznej w Polsce na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jakub Wiech, dziękuję za uwagę.